W 2014 roku Gala Biznesu zostanie zorganizowana 18 raz. Statuetki granitowego tulipana przyznane zostaną w takich kategoriach jak firma roku, produkt roku, efektywna firma samorządowa lub państwowa, inwestycja roku, debiut roku czy gmina roku. Gala skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, ale również do menadżerów, do instytucji, które zajmują się działalnością gospodarczą w sferze państwowej. Wyróżnienia dla przedsiębiorców przyznawane podczas gali to między innymi docenienie ich starań na rzecz wspierania rynku pracy. Statystyki jasno pokazują, że głównym problemem regionu jest wysokie bezrobocie. Zdaniem prezesa Izby warto pokazywać i doceniać tych, którzy poprzez rozwój próbują z bezrobociem walczyć. Promocja biznesu i wspieranie biznesu jest jednym z głównych celów walki z bezrobociem, bo jak gdyby tworzenie miejsc pracy jest jedynym skutecznym i sprawnym środkiem do tego, aby to bezrobocie zwalczyć. Wnioski z propozycjami firm, które uczestniczyć będą w konkursie, można zgłaszać do 12 marca. Uroczysta gala biznesu, na której przyznane będą statuetki granitowego tulipana, odbędzie się 16 maja.